W bloku ogłoszeń jak co tydzień czeka na Państwa szeroki wachlarz propozycji, zarówno dla młodszych, jak i starszych mieszkańców miasta. Zapraszamy Państwa do oglądania wystawy poplenerowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury pod tytułem Dolina Osy. Ekspozycja stanowi wycinek prac pleneru fotograficznego, który odbył się w połowie 2011 roku. Prezentowane zdjęcia przedstawiają wiele trudno dostępnych miejsc wzdłuż koryta rzeki, od granicy województwa kujawsko-pomorskiego za jeziorem Płowęż po ujście Osy w Zakurzewie pod Grudziądzem. Wystawę można oglądać do 28 kwietnia w godzinach pracy jednostki. Popularyzacja piosenki wśród osób niepełnosprawnych, integracja oraz prezentacja zdolności wokalnych to główne cele wojewódzkiego przeglądu piosenki osób niepełnosprawnych Wąbrzeski Mikrofon. W tym roku imprezę zaplanowano już w najbliższy piątek, 21 kwietnia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do WDK na godzinę 10. Od 11 kwietnia zapraszamy Państwa do oglądania wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Nie jesteśmy żadną bandą, my jesteśmy z miast i wiosek polskich, 5. Wileńska Brygada AK na Pomorzu. Tym razem poznamy wycinek historii 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która działała na Pomorzu w latach 1945-46. Wystawa jest próbą upamiętnienia poległych, zapomnianych lub oczernianych żołnierzy wyklętych. Ekspozycję można oglądać do 28 kwietnia. 24 kwietnia o godzinie 17 zapraszamy Państwa na otwarcie wystawy prac sakralnych Cecylii Szymańskiej. Towarzyszyć jej będzie ekspozycja publikacji sakralnych przygotowana przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Dorobek artystyczny autorki wystawy już wiele razy prezentowaliśmy za pośrednictwem miejskiej telewizji kablowej. Tym razem będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną odsłonę jej malarstwa, którego tematyka obejmować będzie sferę religijną. Prezentacje przygotowane zostały w związku z Dniami Kultury Chrześcijańskiej. Po raz kolejny zapraszamy najmłodszych mieszkańców Wąbrzeźna na spotkanie z teatrem. Tym razem będzie to bajka pod tytułem Zaczarowany młynek w wykonaniu aktorów teatru Krak Art z Krakowa. Spektakl odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 17 w Wąbrzeskim Domu Kultury. Prezentowana bajka opowiada historię rybaka, ucząc dzieci, że w życiu warto jest być dobrym i dzielić się z innymi, nawet wtedy, gdy samemu niewiele się posiada. Uczciwa i ciężka praca zawsze jest wynagradzana, a chytrość, skąpstwo i lenistwo zazwyczaj gubi. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16. Kolejny teatrzyk dla dzieci odbędzie się 23 maja o godzinie 17. Tym razem aktorzy Teatru Pomarańczowy Cylinder zabiorą widzów na spacer po lesie. Tytuł spektaklu brzmi Leśne opowieści bardzo ważnej treści. Mieszkańcy lasu opowiedzą najmłodszym 3 historie, kończące się pouczającym morałem. Obok mądrego kruka Karola dzieci poznają m.in. misia, zajączka, wiewiórkę i pszczółkę. A więc wszystkich, którzy lubią zwierzęta i otaczającą nas przyrodę, zapraszamy do odwiedzenia Wąbrzeskiego Domu Kultury 23 maja. Bilety w cenie 5 zł będą do nabycia w kasie WDK od 15 maja. Natomiast już dziś z przyjemnością zapraszamy Państwa na koncert zespołu Pancerne Ryby, który odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 19.30. Muzyka tej kapeli to mieszanka gatunków rock alternatywny, britpop, funk, elektro i dance. Ich występy to żywiołowe, nasycone emocjami spektakle słowno-muzyczne. Swego rodzaju podróż do źródła istnienia. Wstęp wolny. Natomiast młodzież zapraszamy na koncert zespołu Banał. Już 13 maja o godzinie 19 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie można posłuchać repertuaru tej energetycznej grupy muzycznej. 4-osobowa kapela rockowa z Bydgoszczy i Torunia porusza się szlakiem muzycznym na pograniczu rocka i hard rocka. Bilety w cenie 10 zł od osoby do nabycia w kasie WDK od 10 kwietnia w godzinach od 12 do 16.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskich symbolach narodowych. W Wąbrzeźnie tradycyjnie już odbędzie się przemarsz wyznaczonymi ulicami miasta. Marsz rozpocznie się o godzinie 14. Na czele kolumny stanie orkiestra Dęta WDK, która poprowadzi korowód niosący 100-metrową flagę na stadion MKS Unia. Zakończeniem przemarszu będzie krótki akcent muzyczny w wykonaniu orkiestry Dętej WDK. Każdego, kto chciałby wziąć udział w planowanym wydarzeniu i uczcić ten wyjątkowy dzień, zapraszamy na parking przy gimnazjum około godziny 13:45. Natomiast wszystkich, którzy chcieliby nabyć flagę, zapraszamy do miejskiego punktu informacji, który czynny jest w następujących dniach i godzinach. We wtorki od godziny 12 do 17, natomiast środy i piątki od 10 do 16. Motywy religijne w muzyce i plastyce to projekt realizowany w Wąbrzeskim Domu Kultury już od kilkunastu lat. Zadanie składa się z ogólnopolskiego przeglądu ulubione pieśni Jana Pawła II oraz wojewódzkiego konkursu plastycznego Jan Paweł II Pamiętam. Do udziału w pierwszej inicjatywie zapraszamy zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, schole i solistów. Repertuar obejmuje dowolne utwory muzyczne o charakterze religijnym. Na zgłoszenia czekamy do 9 maja. Natomiast kolejne wydarzenie ma na celu utrwalenie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II, wielkim Polaku pielgrzymie. Aby wziąć udział w przygotowanych wydarzeniach, należy dostarczyć pracę nawiązującą do tematu konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja. Regulaminy dostępne są na stronie wdk.wabrzezno.pl oraz dziale animacji kultury WDK. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Moja Mama. Inicjatywę kierujemy do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności oraz aktywności artystycznej u dzieci. Ważnym elementem tej inicjatywy jest również poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych. Pracę należy dostarczyć osobiście do działu animacji kultury lub przesłać na adres organizatora do 12 maja. Regulamin znajduje się na stronie wdk.wabrzezno.pl. Wszystkich miłośników sztuki plastycznej zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Młodzi Artyści na Start. Realizowana inicjatywa odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy, korespondencyjny, nawiązuje do hasła Wąbrzeźno – Miasto Trzech Jezior. Chętni zobowiązani są do nadesłania jednej pracy do 12 maja na adres organizatora. Natomiast podczas drugiego etapu planowane jest malowanie pejzaży z wyobraźni pod okiem wykwalifikowanego lokalnego artysty. Więcej informacji dział animacji kultury WDK pod numerem telefonu 56 688 1727 wewnętrzny 24. Regulamin znajduje się na stronie wdk.wabrzezno.pl. Kolejny konkurs, na który mamy przyjemność już Państwa zaprosić, dotyczy Wąbrzeźna. Przeznaczony jest dla fotografów profesjonalnych oraz amatorów. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie minimum 3 wywołanych fotografii przedstawiających wąbrzeski rynek, sąsiadujące z nim uliczki lub inne, mniej i bardziej znane zakątki miasta. Prace można nadsyłać pocztą lub składać osobiście w dziale animacji kultury WDK do 8 czerwca. Z kolei 2 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury już po raz 5 planuje festiwal piosenki przedszkolnej Uśmiechnięte Nutki. Do udziału w przeglądzie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów zerówek. Gwarantujemy dobrą zabawę i dużą dawkę uśmiechu. U nas wszyscy są wygrani. Osoby zainteresowane udziałem w imprezie zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 22 maja na adres organizatora. Regulamin dostępny jest na stronie wdk.wabrzezno.pl oraz dziale animacji kultury WDK. W bloku ogłoszeń to już wszystko. Informacje na temat planowanych wydarzeń znajdą Państwo zawsze na stronach internetowych ich organizatorów.